Buda w większości przygotowana. Teraz pozostaje mi zastąpić to tym. No dobra, malowało się fajnie, ale teraz miejsca wszystkich spawów to trzeba zdzierać farbę, żeby móc to przyspawać. Także kolejna monotonna robota. Dzisiaj mamy niedzielę i miałem cichą nadzieję, że do końca tygodnia uda mi się to skończyć, bo naprawdę już zostało niewiele, praktycznie dwie blachy do wstawienia i można to całościowo zamykać i byłby finisz. Ale niestety skończył mi się podkład spawalniczy. I co jest najlepsze, w całym Gorzowie nie da się tego kupić. W sklepach z artykułami spawalniczymi tego nie ma. Na cały Gorzów są dwa sklepy, co sprzedają artykuły lakiernicze i w obydwu nawet o tym nie słyszeli. A że tu jest właściwie próg do zamknięcia, no to nie zostawię połączenia blach bez podkładu, no. Także muszę kupić na necie i czekać, aż przyjdzie i znowu dwa dni w plecy jak nic. No dobra, to pomyślałem, że w wolnej chwili zapodkładuję te zderzaki. No taki trochę biały wyszedł ten szary. W puszce wygląda na o wiele ciemniejszy. Kupiłem drugi taki sam komplet felk? No prawie. Tylko tym razem 18 cali, 8,5 szerokości i 9,5 szerokości. No i przede wszystkim są to felgi skręcane, trzyczęściowe. Czas nadać gruzowi trochę stylu. Tylko jest pewien mały szkopuł. Te felgi mają rozstaw 5x114, a w BMC jak wiadomo jest 5x120. Więc, żeby je założyć, będzie trzeba zrobić nawiert piast. No wiadomo, wymagają renowacji, no ale czego oczekiwać za tą cenę. I na pewno nie będę rotorów polerował już, bo to za dużo zachodu. Później przed sezonem polerować dwa komplety felg to już będzie przegięcie. Więc rotory na pewno będą malowane, no a ranty wiadomo się spoleruje i będzie elegancio. Zanim to pospawam na amen, to chyba najpierw się upewnię, że to fituje jak należy. Tył mi się trochę zapiera i nie chcę wskoczyć do końca. I bardzo prawdopodobne, że te nadkole wewnętrzne jest ciutkę za nisko wspawane. Ale to się okaże, jak wytnę tu u góry do końca, bo może tu się jeszcze trochę zapiera o tą blachę, jest trochę podniesione, ale mam złe przeczucia. No ale tam można powiedzieć, że pasuje, więc na razie spawam tamten próg, a później będziemy z tym kombinować. Tu mam po prostu cichą nadzieję, że te zagięcie, co tutaj jest, o, bo to idzie w ten sposób,
że te wygięcie po prostu odpycha mi jeszcze to całe zewnętrzne nadkole do góry i dlatego tam nie wchodzi. I myślę, że jak to jeszcze wytnę bliżej tu linii cięcia, to się to tam ładnie schowa. Oby. Dobra, przyciąłem to praktycznie do końca. Już tego łuku takiego nie ma. Próbuję spasować. Oby pykło. No z wielkim bólem, ale jakoś to spasowałem. Tu jest trochę lipka. Za duża szczelina się zrobiła. Jaj, moje wycinanie. Tu jeszcze przy tej końcówce trzeba trochę dopieścić, bo jeszcze zachodzi na blachę. No i tu wzdłuż tej krawędzi jeszcze trzeba odrobinkę dociąć i będzie dobrze. No było trochę problemów, ale wlazło. W końcu wlazło. No nie obeszło się jeszcze bez kilkukrotnego ściągania tego, zakładania z powrotem, przymierzania, przycinania, później zakładania z powrotem, a później znowu przycinania. Ale można powiedzieć, że prawie pasuje. Tutaj, gdzie tą szczelinę taką za dużą zrobiłem, dołożyłem taką wstawkę z blaszki. Tutaj nie wiem czemu nie do końca się zgrywa. Ale na szczęście da się to od środka trochę wypchnąć. I to się tutaj jakoś połączy. Ale czemu to się nie zgrywa? Przecież powinno być idealnie. Dziwne. Bardzo dziwne. Tu na tym łączeniu też nie jest idealnie. Gdzie to trzeba trochę młotkiem wyperswadować tej blasze, żeby pasowała. Tu otwory pasują. Tu otwór pasuje, czyli jest dobrze. To nadkole łaskawie wlazło, nie musiałem nic tu robić. Tu pasuje elegancko. Tu odrobinkę trzeba jeszcze przyciąć, bo zachodzi. A, no i ten kawałek, bo oczywiście tu już mi ćwiary nie starczyło. A się okazało, że jeszcze w tym miejscu jest jedno wzmocnienie, które też przegniło, więc musiałem wyciąć jeszcze dalej. Także stąd ta wstawka kolejna. Więc to trzeba dosztukować i zamykamy ten burdel na trzy spusty. Żeby nie było, to tym razem założyłem drzwi. Żeby się nie powtórzyła sytuacja jak z tamtej strony. Proszę Państwa, po 8 miesiącach ciężkiej roboty z dumą mogę obwieścić, że buda wyspawana.